Dzień dobry państwa Anna Grabowska zapraszam na wywiad gospodarczy i bezwłocznie witam w naszym studiu profesor Elżbieta Mączyńska prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego i Szkoła Główna Handlowa Dzień dobry pani profesor Pani profesor powiedziałam bezwłocznie bo chciałabym żeby udało nam się jak najwięcej powiedzieć o dosyć ważnej imprezie bardzo nawet ważnej mam na myśli kongres ekonomistów polskich spotykamy się kilka dni po tym kongresie jest to o tyle ważna impreza że ona nie tylko podsumowuje czy też ocenia sytuację gospodarczą w Polsce jak i wyznacza przede wszystkim trendy na w przyszłość. No i właśnie, ten kongres odbył się z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego, który mówił, że bardzo istotne jest to, albo też należy o tym myśleć, o powiązaniu pomiędzy państwem a gospodarką i o tym, że instytucje państwa powinny sprawnie funkcjonować, że to gospodarce pomaga. A od lat przecież słyszeliśmy, że państwo powinno być jak najdalej w zasadzie od gospodarki. To jakie są te trendy? No to się zmienia, bo to sprowadzenie państwa do roli stróża nocnego, to ktoś kiedyś wykpił, że to było oznaczało, że w państwie, w którym nie ma złodziei i przestępców w ogóle niepotrzebne byłoby państwo. Więc jeszcze żartował, że to państwo zasnęło w pewnym momencie. Tak, więc to się zmienia i rzeczywistości przemiany, które się dokonują, przemiany, które przynosi rewolucja cyfrowa, sztuczna inteligencja, która wywraca do góry nogami dotychczasowe modele gospodarcze stawia też przed państwem nowe wyzwania, nowe zadania. Jedno z nich to jest. Jest na przykład, zadbanie o autostrady cyfrowe, czyli o to, żeby to korzystanie z technologii cyfrowych, z internetu, odbywało się bez zakłóceń, żeby nie było korków. A to wymaga nakładów ze strony państwa. Nikt, żaden sektor prywatny tego nie, 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 temu nie podoła. I to tylko jeden, jeden przykład. Trochę to przypomina stare czasy, starego systemu, kiedy władza ludowa. Się, podjęła działania na rzecz przeciwdziałania analfabetyzmowi, ale czyli yy starała się zlikwidować nieumiejętność czytania i pisania u ludzi. A tutaj też państwo ma zadanie, żeby nie dopuszczać do analfabetyzmu cyfrowego, ale cyfrowego, czyli nieumiejętności posługiwania się nowymi technologiami yy i yy sprawy, sprawne, żeby prowadzić takie działania, które Umożliwiają ludziom i przedsiębiorstwom sprawne poruszanie się w tym nowym świecie, świecie cyfrowym, świecie sztucznej inteligencji. Każdy kraj, który nie otworzy, się na nowe technologie, na to, co przynosi właśnie Ta Czwarta Rewolucja Cyfrowa, przegra. Tak to i, też, ta, to ludzie też ludzie tak. Ludzie też bardzo dużo tracą seniorzy, którzy na przykład nie są zdolni, nie mają umiejętności korzystania z, z, z dobrodziejstw, jakie chociażby przynosi Internet. Ale warto też, chyba pani profesor, zaznaczyć, że już jesteśmy trochę na innym etapie, i że już nie tylko chodzi o pewne podstawowe umiejętności, nie wiem, Klikania, znalezienia czegoś w internecie, czy nawet stworzenia jakiejś tabelki, tylko to już musi być pewien wyższy poziom. Pewne Absolutnie. połączenia pomiędzy już grają rolę. Tak, to już są, to już są nowe rozwiązania, które codziennie jesteśmy zaskakiwani jakimiś nowymi rozwiązaniami i w tym sensie wszyscy jesteśmy nowicjuszami. I tak ważne jest, ważne jest odpowiedni system edukacji na wszystkich możliwych szczeblach i koniecznie jest uczenie się do końca życia, bo te nowe technologie to jest sprzężenie tych technologii twardych, czyli na przykład komputera z programami cyfrowymi i z technologiami biologicznymi, czyli z tym, że na przykład laptop otwiera się na widok w twarzy czy uruchamia się program, wystarczy, wystarczy spojrzeć, czy klasnąć, czy, czy, czy no tak. podać swój głos. Więc są takie rozwiązania, które, o których możemy nie wiedzieć. Na przykład wiadomo jest, że wiele przedsiębiorstw małych, zwłaszcza mikroprzedsiębiorstw i średnich stanowczo w niedostatecznym stopniu wykorzystuje te technologie cyfrowe, co sprawia, że na rynku przegry z tymi, które sobie dobrze z tym radzą. Ale wytłumaczą, że ich jest na to nie stać. Tak, to ja nie, nie sądzę, żeby to była kwestia, kwestia kosztów, to bardziej jest właśnie kwestia umiejętności, bo koszty wdrażania technologii cyfrowych, to zależy zresztą w jakiej branży i w jakim stopniu chcemy to wdrażać, ale one w stosunku do efektów, jakie przynoszą, nie są takie wysokie. Technologie cyfrowe na ogół dają duże możliwości zwiększenia produktywności i ograniczania kosztów niepotrzebnych, kosztów. Transakcyjnych. No, jeżeli byśmy bardziej byli ucyfrowieni, mówiąc może nie, niezbyt elegancko, to yy, moglibyśmy wiele spraw znacznie więcej spraw załatwiać po prostu siedząc w domu w bamboszach przy komputerze, zamiast gdzieś tam jeździć do różnych instytucji. To się poprawia w Polsce, ale niestety wciąż mamy za mały stopień ucyfrowienia i, jest, ciągle różne instytucje żądają naszej, bezpośredniej obecności gdzieś tam żeby załatwić niektóre sprawy a naprawdę przy dobrym oprogramowaniu możliwe by to było możliwe byłoby załatwienie zdalne co oznacza mniejsze koszty mniejsze korki na ulicach i cały szereg innych korzyści to jeszcze pani chciałam nawiązać do jeszcze żebyśmy wróciły na chwilkę do tego co mówił premier o tym powiązaniu pomiędzy by państwem a, i udziałem państwa w gospodarce i tymi instytucjami państwem. Państwa, czy to nie jest tak, czy wiadomo, gdzie jest ta granica, jak zachować ten balans, czy nie będzie tak na przykład, czy nie ma takich obaw, że instytucje będą tak działały, bo są to w końcu instytucje państwa, żeby sprzyjać podmiotom, Państwowym, publicznym, natomiast te prywatne będą w najgorszej pozycji konkurencyjnej. Czyli nie ma no to tego by typu oznaczało, że, że zły, zły jest system. Natomiast instytucje powinny być otwarte i pomocne dla, pod, dla tych, którzy podejmują działalność gospodarczą, dla tych, którzy tworzą miejsca pracy i dla tych, którzy starają się o włączenie się do tego rynku. Instytucje państwowe powinny przeciwdziałać przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu, jakiemukolwiek wykluczeniu społecznemu. Każdy bezrobotny to jest swego rodzaju porażka, bo tych, tego potencjału, który mamy my ludzie, a każdy z nas ma jakiś potencjał wytwórczy, nikt nam nie zwróci, jeśli choć jeden miesiąc czy jeden rok będziemy na bezrobociu. I dlatego do, dobre, funkcjonujące, dobrze funkcjonujące państwo to takie państwo, które ma instytucje dbające o właśnie inkluzywność, a nie instytucje, instytucje, ekstraktywne, wykluczające, czyli uniemożliwiające niektórym grupom społecznym, zadbania o, o siebie samych to przy dobrym państwie, nie dajemy wędki tylko dajemy nie dajemy ryby tylko dajemy wędkę po to żeby pomoc dla samopomocy, no dobrze, że to jak jesteśmy przy tej konkurencji to wejdźmy na to szerzej bo już nie tylko jakby wewnątrz państwa ale i o tym to jest również to był temat który też był poruszany bo był wspomniany państwo chociażby przez Rozwiera, które doskonale się rozwijają, na których było powiedziane, że powinniśmy się, powinniśmy się wzorować, jak te państwa wschodnie, azjatyckie, tak tak zwane tygrysy. No ale one są mocno wspierane przez swoje państwa. No oczywiście nie wszystkie, ale są takie doskonałe przykłady. No i poprzez to ta konkurencja już w tym momencie na skalę światową jest zaburzana nas. To też no do nas. Tak tym bardziej, że te państwa azjatyckie, a zwłaszcza niektóre z nich, na przykład Chiny, tam nie, państwo nie stosuje tak rozwiniętych procedur demokratycznych, jak to się dzieje, na przykład w państwach, które, na, w krajach, które należą do Unii Europejskiej. I my się sami ograniczamy w procedury demokratyczne wymagają czasu, wymagają konsultacji, wymagają różnego rodzaju zgód. No na pewno żaden europejczyk nie chciałby ograniczenia demokracji, tylko, tylko wprost przeciwnie. Ale to jest wielkie wyzwanie, jak wobec tego. Z, z, walczyć z tą konkurencją jak, jak sprostać i tutaj państwo jest My często mówimy, że jeżeli coś jest państwowe, to jest mniej produktywne, mhm. ale to przypomina taki syndrom, który określany jest w literaturze ekonomicznej jako choroba Baumola. Pan profesor Baumol wykrył, w swoich badaniach wykazał, że w niektórych sektorach gospodarki i funkcjonowania społecznego nowe technologie nie dają się tak wykorzystać efektywnie, jak Innych. No, daję przykład kwartetu skrzyp skrzypcowego. No, jak zwiększyć produktywność. Możesz szybciej że... grać zawsze? Kwartet. Albo jeden skrzypek na, na dwóch no właśnie, instrumentach. Kwartetu tak? skrzyp skrzypcowego. I problem polega na tym, że właśnie w tych sferach, w których Występują te ograniczenia w wykorzystywaniu nowych technologii, to to są sfery najczęściej przynależne państwu. Właśnie kultura, właśnie... Nawet ochrona zdrowia. No nie, ochrona zdrowia, szybciej tam, operować, tam, gdzie duża to jest rola usług i bezpośredniej bezpośrednich nakładów pracy, których nie, mo, nie może wyeliminować żaden robot. I takie proste porównanie produktywności. Sektora prywatnego z sektorem państwowym, jak przy, przestrzegał pan profesor Baumol, jest po prostu nieuzasadnione. Trzeba wziąć pod uwagę. Różnice w sektorach, w których operuje państwo i w których operuje sektor prywatny Ja jeszcze chciałam, Pani profesor, żebyśmy nawiązać do tematu, który też był na kongresie poruszany, na którym się chyba w ogóle warto zastanowić, mam na myśli podejście do PKB, tak? Dlatego, no, tak. że należy zmienić to, ta, tak jest było to powiedziane, zmienić podejście do PKB, jakby wskazując inne czynniki, które wpływają na wzrost i o no, nim decydują. No to jest wielki problem i trudny problem. W Polskim Towarzystwie Ekonomicznym wydaliśmy taki raport OECD, on ma tytuł Poza. PKB, a pod tytuł jest Mierzmy to, co ma znaczenie dla rozwoju społeczno-gospodarczego. I okazuje się, że nie potrafimy mierzyć, że nie wszystko, co mierzymy, jest sprzyja rozwojowi, a wymyka się spod tego pomiaru działalność, która jest ważna dla nas, dla jakości naszego życia. No chociażby internet, dostęp do internetu to nijak się właściwie bardzo w niewielkim stopniu przekłada, przekłada, przekłada się na PKB, bo PKB w najprostszym. W ujęciu to jest wartość nowo wytworzona, ale tylko taka, która powstaje poprzez transakcje rynkowe. W największym uproszczeniu to jest suma naszych płac i zysków tych, którzy angażują kapitał w tej działalności. Ale na to się składa pożądana działalność i niepożądana działalność No na przykład im więcej więzień tym liczba więzień powiększa PKB prostytucja powiększa PKB bo tam jest płacenie i zyski, więc to zresztą na życzenie Unii Europejskiej od 2014 roku wliczamy szacujemy prostytucję szacujemy, i wliczamy do PKB natomiast nie wliczamy wielu działań które są ważne dla nas, dla ludzi, no na przykład pracy domowej, czyli, krótko mówiąc, zupa pomidorowa zjedzona w domu. Praca osoby, która ugotuje tę zupę, nie powiększa PKB, natomiast jak kucharz ugotuje w restauracji, to to powiększa PKB. To jest słynny dowcip dotyczący pana profesora Samuelsona, noblisty, nieżyjącego już niestety, który zadał studentom pytanie, co się stanie, jeżeli profesor ożeni się ze swoją gospodarczą. Rozpośią, studenci bardzo się głowili jak odpowiedzieć nie trafili pan profesor odpowiedział wtedy spadnie PKB a dlaczego bo gosposia otrzymywała wynagrodzenie w momencie kiedy, wyjdzie za mąż za pana profesora wynagrodzenia nie będzie a ta sama będzie w domu a rzeczywistość będzie identyczna no więc to pokazuje absurdy ograniczenia tej miary oczywiście miara jest potrzebna ale trzeba mieć świadomość ograniczeń i dlatego świat poszukuje naukowcy się tym zajmują, poszukuje innych dodatkowych miar które by no mogły, to jest wy... zadowolenie obywateli na przykład no tak, może to być to indeks umiarą? szczęścia na przykład no bardzo właśnie. mało tego w Danii. W istnieje, Instytut szczęścia on się tak nazywa. Mhm. Więc są, obszary życia. Świetnie to wyraził pan już dawno temu, w okresie, kiedy trwała wojna w Wietnamie. Robert Kennedy, brat prezydenta Kennedy'ego, który mówił, no tak, w PKB mam wszystko, te napalmy, granaty, bombki, to wszystko powiększa, nie bombki na choinkę, tylko bombki no wojenne, tak. to wszystko powiększa PKB, ale w PKB PKB nie mierzy, nie wykazuje na przykład naszego szczęścia zadowolenia z życia naszych dostępu relacji, do, między rozumiem, ludzi, dostępu do na przykład technologii, do, 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 dostępu do sztuki kultury i tak dalej, no i. Konkluzja taka, że mierzy wszystko oprócz tego, co sprawia, że warto żyć. Więc to bardzo smutna konkluzja, ale coś w tym jest. Dlatego może być, może dochodzić do wzrostu PKB, a jakość życia może się pogarszać. Jeżeli za wzrostem PKB nie idzie postęp społeczny i ekologiczny, to znaczy, że to jest dziki wzrost. I to był gospodarczy. jeszcze też temat, o którym moglibyśmy powiedzieć, że ten społeczny wymiarze gospodarki, ale ponieważ nasz czas już dobieg końca, tak nie zdarzyłam, może następnym razem dziękuję bardzo. Elżbieta Mączyńska, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne i Szkoła Handlowa. Dziękuję bardzo. Anna Grabowska. Do zobaczenia. Dziękuję.